Przemek Kacieja z nami, serdeczne gratulacje. Witam serdecznie wszystkich kibiców w Zielonej Górze i wszystkich oglądających Fightbox. Pierwsze zawodowe zwycięstwo smakuje na pewno przednie. Oczywiście, zwłaszcza, że jest to w moim rodowitym mieście, także jestem bardzo z tego zadowolony i bardzo się cieszę. Całe spotkanie wywierałeś presję, ale sił starczyło do końca. Oczywiście, że wywierałem presję, siły były. Adrenalina, jaka jest tutaj na hali CRS, jest naprawdę niesamowita i dodaje energii w każdym trudnym momencie walki. Także potwierdzasz, że kibice są potrzebni. Oczywiście, że tak. Dzięki wam tutaj jestem i dla was też to robię, także dziękuję serdecznie. Rywal bardzo twardy, nie ustępował, świetnie schodził z linii ciosów. No ciężko było go zaminować. Zgadza się, zwłaszcza, że był bardziej doświadczony, jeżeli chodzi o zawodowe pojedynki. Tutaj był mój debiut, także duża presja ze strony rodziców, kibiców, trenera, ale myślę, że z tym zadaniem bardzo sobie dobrze poradziłem. W trzeciej rundzie dopiero było widać taką przewagę twoją znaczną, wcześniej było tak dosyć wyrównanie. No, był bardzo ruchliwy, ciężko, ty chciałeś go frontalnie atakować, zepchnąć, ciężko było w pierwszych dwóch rundach. Tak, zgadza się, ale plan, założenie taktyczne było takie, że pierwsza runda musi być przewalczona spokojnie, a druga i trzecia stopniowo wywieramy presję. Siedziałem pod rynkiem, miałem okazję patrzeć wam blisko na twarze. Nie pokazałeś bólu, on też nie pokazywał, ale w ostatnich 10 sekundach skrzywił się. Tak, zgadza się, myślę, że wątrobę poczuł jak najbardziej. Te frontalne twoje kopnięcia były też bardzo dobre. O, to było mistrzostwo. Właśnie, to był chyba klucz do zwycięstwa w tym spotkaniu. Jeszcze raz? To był klucz do twojego zwycięstwa. Zgadza się, to był klucz i myślę, że był to pewien element do złamania, przełamania obrony przeciwnika i zniechęcenia go do dalszego boju. Kiedy powrót na ring? Myślę, że w grudniowej odsłonie MFC będzie drugi zawodowy pojedynek. Tutaj widać w moim narożniku Tomasz Makowski jako drugi trener. Także łączymy razem siły, będziemy podbijać Polskę, Europę i cały świat. O rany, to ciężko teraz będzie wygrać z Zieloną Górą. Oczywiście, że tak. Dobra, za to trzymamy kciuki. Do zobaczenia na kolejnym MFC. Dziękuję serdecznie wszystkim. Jeszcze chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy tutaj przybyli specjalnie dla mnie, moich sponsorów, którzy mnie wspierają i przede wszystkim mojego trenera, drugiego trenera i moją rodzinę. Dziękuję serdecznie.